Witajcież, zacni podróżni. Oto jest rozprawa o filmiszczu zwanym Hobbit: Niezwykła Podróż, czyli pierwszej odsłonie nowej trylogii opartej na pismach imć Tolkiena. Zawsze o niej to będzie moje biadanie i pianie. To znaczy recenzja pierwszej części Hobbita Petera Jacksona. Hobbit. W zajawkach czytają poza gramanicznemu, czyli z jednym B. Ale za mną stoi kilkanaście lat myślenia i mówienia Hobbit przez 2B, więc jeśli uznajecie to za niekoszerne, to musicie mi wybaczyć. Myślę po polsku, więc mówię po polsku. I takiego Hobbita przez 2B będę tu teraz recenzował. Więc tak, poszedłem do kina na Hobbita z Dorotą, na wersję z napisami, a nie z dubbingiem, bo nie jestem ani dzieckiem, ani masochistą. Na wersję 48 klatek, aby zobaczyć, co to za zwierzę i jak się sprawdza. W 3D, bo 48 klatek nie serwują w 2D, a przynajmniej nie w okolicznych kinach. Klasyczne pytanie, na które powinien odpowiedzieć każdy recenzujący ten film to... Czy czytałem prozę Tolkiena? Otóż czytałem. I Hobbita, i Władcę Pierścieni, ba. Czytałem nawet Silmarillion. Ale akurat tej sztuczki nie radzę nikomu próbować w domu czy gdziekolwiek. Haczyk polega na tym, że to było jakoś w drugiej połowie podstawówki, czyli 15–17 lat temu. Tak, czytałem Tolkiena przed ekranizacjami Jacksona, zanim to było modne. Trochę odświeżyłem sobie fabułę Hobbita przed seansem, ale nie mam tej książki przeczytanej na świeżo, więc jeśli pojawią się tu jakieś nieścisłości, wybaczcie. Hobbit, będący w sumie dość krótką książką dla dzieci, został przez Jacksona i spółkę przerobiony na trzyczęściowe, epickie filmiszcze. Więc siłą rzeczy musiało się tu pojawić sporo dodatkowych wątków. Część z nich to dodatki pochodzące z innych książek Tolkiena oraz różnych jego notatek, a reszta to radosna twórczość scenarzystów. Zacznijmy od przyjrzenia się... różnicą. Książka jest przygodową opowieścią o niziołku, który razem z krasnoludami i czarodziejem Gandalfem idzie obić pysk złemu smokowi i zabrać mu złoto. Taki rozbój z kradzieżą. Film generalnie trzyma się tego samego, ale Hollywood nie mogło zdzierżyć fabuły, w której główną motywacją szlachetnych protagonistów jest złoto, złoto, złoto. Oczywiście nadal jest to opowieść o dorastaniu i rozwoju, ale teraz krasnoludy idą odbić swój dom z rąk złego smoka. Walczą o odebraną ojczyznę. Bravehearty i patrioty z nich. Złoto? Jakie złoto? To tylko przy okazji. Najwyraźniej Bilbo w książce też był zbyt pasywnym protagonistą, więc tutaj jest nieco aktywniejszy i bardziej bohaterski. Hollywoodzki to dobre słowo. Tu ratuje życie, tam rusza do walki... Dzielenie Hobbita na 3 części generuje liczne problemy natury narracyjnej. Film musi mieć wyraźnego antagonistę, punkt kulminacyjny i jakąś przyzwoitą strukturę. Jak to zrobić, jeśli bohaterowie do smoka Smauga dojdą dopiero w 3. części filmowej trylogii, a jakakolwiek bitwa w książce dzieje się dopiero na końcu? Możemy na przykład wyciągnąć z tyłka jakiegoś bladego orka, który w czasie akcji Hobbita jest już dawno martwy i uznać, że jednak żyje. A do tego ma mocno na pieńku z dowódcą krasnoludów. Dzięki temu mamy klimatyczne starcie pod koniec pierwszego filmu, w którym każdy ma wyraźną motywację i powody do nienawiści wobec przeciwnika. Dlatego fajnie byłoby powiązać to jakoś z Władcą Pierścieni, więc na chwilę pokażemy Frodo. Wsadzimy spotkanie na szczycie Gandalfa z Galadrielą i Sarumanem. Każdy pretekst dobry, aby umieścić Christophera Lee na ekranie. A do tego pokażemy, jak ledwo wspomniany w książce czarodziej Radagast odwiedza mroczny zamek Dol Guldur i widzi pradawne zło, które powróci w późniejszym terminie. Jackson i spółka ewidentnie chcieli, aby Hobbit i Władca Pierścieni łączyli się bardzo mocno w całość. Więc uzupełnienie Hobbita o masę elementów, których nie miała książka. Ale chyba największa zmiana to modyfikacja klimatu. Hobbit to książka dla dzieci, a filmowy Hobbit ma prawie taki sam klimat jak filmowy Władca Pierścieni. Czyli niezbyt dla dzieci. Momentami jest ponuro, a potwory są sieczone na prawo i lewo. Oczywiście nie brakuje tu też slapstickowych krasnoludów. Zachowały się też nawet ze... 2 piosenki, a karykaturalno-parodystyczna prezentacja goblinów, troli i orków przypomina, że Peter Jackson reżyserował kiedyś takie pocieszne koszmarki jak Martwica mózgu. Czy to się sprawdza? Wydaje mi się, że twórcy stanęli przed trudnym zadaniem połączenia opowieści z 1937 roku, więc wiecie, dwudziestolecie międzywojenne, ze współczesnymi standardami struktury opowieści. Stąd ta silna niechęć Torina do elfów, której nie było w książce. I dlatego mamy dodatkowych antagonistów oraz starcia. To balansowanie między starym a nowym jest szukaniem równowagi między niedrażnieniem purystów niechętnych zmianom, a zaspokajaniem współczesnych gustów. I chyba udało się to nieźle. Co prawda opowieść nie wyszła ani wierna oryginałowi, ani zbyt współczesna, ale ten kompromis chyba nie jest zły. Podoba mi się to, że historia opowiadana jest niespiesznie. Oczywiście niektórzy mogą się tu nudzić, szczególnie na początku, ale to dość odświeżające wrażenie oglądać taką spokojnie rozkręcającą się klimatyczną opowieść, która nie pędzi na złamanie karku do kolejnej sceny akcji. No, przynajmniej początkowo nie pędzi, bo potem się to trochę nakręca. Niezłe są też postacie. Gandalf to nic nowego, ale Martin Freeman grający Bilbo nie pierwszy raz dobrze radzi sobie z odgrywaniem roli spokojnego gościa wmanewrowanego w nieoczekiwaną awanturę. Jeśli nie wiecie, do czego nawiązuje, to przypominam jego rolę Arthura Denta z Autostopem przez Galaktykę. Film można różnie oceniać, ale Martin grał dobrze. Świetna jest też prezentacja potyczki na zagadki prowadzonej przez Bilbo i Golluma. Andy Serkis ponownie wykonał świetną robotę, użyczając Smigolowi swojej mimiki. To jedna z najlepszych scen filmu. Twórcy też nieźle poradzili sobie ze względnym zróżnicowaniem bandy slapstickowych krasnoludów. W końcu tuzin figlarnych kurdupli łatwo może przemienić się w jednolitą, nieciekawą masę. A tutaj każdy z nich różni się wyglądem oraz trochę sposobem bycia. To już coś. Kilka rzeczy jednak irytuje. Niektóre to trochę cecha źródłowej opowieści, a inne wynikają z nie do końca umiejętnie wprowadzonych zmian. Ile razy Gandalf może gdzieś znikać, a potem pojawiać się w ostatniej chwili, aby wszystkich uratować? W pewnym momencie można się zacząć zastanawiać, po co ten czarodziej zabrał ze sobą tych patałachów, skoro i tak ciągle musi ich wybawiać od pewnej śmierci. Ponadto kulminacyjne starcie z doklejonym antagonistą jest za słabe. Miało być takim mocnym akcentem na zakończenie pierwszego filmu, ale moim zdaniem wypadło płasko i niesatysfakcjonująco, przez co mimo wszystko opowieść wydaje się być przerwana w losowym momencie. Na koniec jeszcze muszę wspomnieć o tych nowych technologiach. Nie przepadam za 3D, ale wyjątkowo tutaj zostało ono nieźle zrobione. Być może ma w tym swój udział to, że oglądałem film w 48 klatkach na sekundę, których zaletą jest to, że wszystkie sceny akcji są zawsze ostre i wyraźne, bez rozmyć będących przekleństwem wszelkiego trójwymiaru. Ale to obosieczna broń. W pierwszych scenach filmu Bilbo wydaje się zbyt szybko poruszać. Potem ja się przyzwyczaiłem, ale już na przykład oglądająca ze mną film Dorota niespecjalnie. Sporo ujęć wygląda, jakby nie pochodziło z wysokobudżetowego filmu, a z jakiegoś brytyjskiego serialu telewizyjnego. W końcu istnieją jakieś powody, dlaczego większość filmów nie jest kręcone nawet w 30 klatkach na sekundę, a w 24. Nadaje to filmowi pewnego charakteru i estetyki. 48 klatek to zupełnie inny klimat. Czy udany? Cóż. Prawdopodobnie każdy będzie patrzył na to inaczej i rzecz pozostanie kwestią gustu. I to w sumie wszystko, co mam do powiedzenia o Hobbicie Niezwykłej Podróży. Bo o tym, że efekty specjalne są wyśmienite, szkoda mówić. To oczywiste. Kostiumy, otoczenia, ujęcia. Wszystko jest stosownie bajkowe i klimatyczne. A ogólnie... oto mamy solidny kawałek ekranizacji, który raczej nie zaspokoi fabularnych purystów, ale wprowadza ze zmiennym szczęściem dość sensowne zmiany i sprawnie, niespiesznie prowadzi opowieść klimatem zbliżoną do Władcy Pierścieni Petera Jacksona. Na pewno pójdę do kina na kolejną odsłonę Hobbiciej trylogii, ale 2 razy zastanowię się, czy wybrać się na wersję z 48 klatkami na sekundę. A, jeszcze taka myśl na koniec. Czemu przetłumaczono Unexpected Journey jako niezwykła podróż? Czemu nie wprost nieoczekiwana podróż? Kompletnie nie rozumiem tego typu zmian, szczególnie w kontekście dialogu, który pojawia się w filmie tuż przed pojawieniem się tytułu. I tam nieoczekiwana ma sens, a niezwykła już nie. Jeszcze rozumiem względy marketingowe, ale tutaj zupełnie nie potrafię ich odnaleźć. Bez sensu. No cóż. Film on!